No siemanko, ostatnio sporo osób pytało o chłodzenia Deepcoola, więc jedziemy z tematem, a na pierwszy ogień IO360mm, czyli Deepcool LS720. Zapraszam. Na początek szybki rzut oka na zawartość opakowania. W zestawie oprócz chłodzenia dostajemy zestaw montażowy dla Intela oraz AMD, instrukcję obsługi, wymienny top pompy przeznaczony do kustomizacji, dwa klipsy do spięcia węży oraz przewód do podłączania wentylatorów wraz z przedłużką. W zestawie nie znajdziemy pasty termoprzewodzącej, ta jest preaplikowana na podstawę bloku. Jeśli chodzi o chłodnicę, no to Ameryki tutaj na nowo nie odkryjemy. Mamy do czynienia ze standardowym slimem o grubości 27 mm, co jest powszechne w tego typu chłodzeniach. Konstrukcja, jak nie trudno się domyślić, została wykonana z aluminium. Rozmieszczenie finów również nie odbiega od normy, są one gęsto upakowane, bo w jednym celu możemy znaleźć ich aż 20. Dodatkowo każdy z finów został wyposażony w nacięcia zwane żaluzjami. Na początku myślałem, że chłodnica posiada fill port, czyli zawór umożliwiający łatwą wymianę płynu chłodzącego w przyszłości, ale nic bardziej mylnego. To co widzimy po boku to tak zwany anti-leak, czyli autorska technologia Deepcoola, która zmniejsza ryzyko wycieku poprzez stałą regulację ciśnienia. Trzeba przyznać, że wydaje się to całkiem interesujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to chłodzenie jest stosunkowo niedrogie. Co do filportu, no to tutaj go nie mamy i zdecydowanie nie zalecam próby odkręcania tego zaworu. Na duży plus muszę zaliczyć węże, które są w czarnym, dobrej jakości oplocie oraz dobrze się układają. Nie ma tutaj problemu ze sprężynowaniem, co poprawi ich układanie. Dodatkowo ich długość to 41 cm, więc jest to wartość absolutnie wystarczająca. W zestawie dostajemy dwa klipsy do organizowania przewodów, które powiem szczerze, bardzo się przydają i polecam z nich korzystać. Przewody zostały zakończone metalowymi okuciami, a przy bloku wodnym dodatkowo przymocowane do obrotowych złączek. To oczywiście umożliwia większy zakres układania. Niezwykle imponującym elementem tego chłodzenia jest blokopompa, która pomimo wykonania z tworzywa prezentuje się znakomicie. Wyjątkowości dodaje jej także lustrzana powierzchnia z logo Deepcoola i subtelne podświetlenie ARGB, tworząc niesamowity efekt wizualny. Ciekawym elementem jest możliwość obracania samego topu w zależności od orientacji bloku. Dodatkowo istnieje opcja demontażu i zastąpienia go innym dołączonym do zestawu. Ta część daje użytkownikowi swobodę w modyfikacji, umożliwiając nawet drukowanie własnych grafik. Cold plate wykonane jest z miedzi i posiada lekką wypukłość, co poprawia docisk do procesora. Niestety brakuje tu niklowania powierzchni. Pompka w tym chłodzeniu pracuje z prędkością 3100 obrotów na minutę, niestety bez możliwości regulacji. Mamy tutaj trzypinowe złącze bez PWM i powiem Wam, że próbowałem nawet regulować ją napięciem, ale niestety bezskutecznie, jakakolwiek próba zmiany napięcia nie skutkowała zmianą obrotów pompy, czyli producent po prostu takiej możliwości tu nie przewidział. Co więcej, przy pewnym zakresie niskim woltażu pompka zaczynała pracować pulsacyjnie. Może być to uciążliwe w pewnym sensie dla osób, które są wyczulone na dźwięk pompki, ponieważ jest ona słyszalna, nie jest głośna w Deepcoolu, ale zdecydowanie jak się przysłuchacie, to możecie ją usłyszeć. W sprawie tej pompki to kontaktowałem się nawet z Deepcoolem i oni mi potwierdzili, żeby po prostu nic nie kombinować i ona powinna pracować z maksymalną prędkością. Jeśli chodzi o blokopompkę, no to z niej wychodzi jeszcze taki dodatkowy przewód, ale o tym za chwilę. Deepcool wykorzystuje trzy wentylatory FC120, które stanowią bliźniacze konstrukcje do modelu FK120, z tym, że posiadają podświetlenie ARGB. W przeprowadzonych przeze mnie testach wypadły one bardzo dobrze, stanowiąc jedne z najlepszych wentylatorów dostępnych na rynku. Wentylatory te posiadają 9 łopatek o niewielkim kącie natarcia, ale o wyjątkowo długich łopatkach, co generuje wysokie ciśnienie statyczne. Na rogach zostały także dodatkowo umieszczone gumki antywibracyjne, co przyczynia się do redukcji drgań i hałasu. Ciekawym elementem jest autorskie rozwiązanie Deepcoola w postaci przewodów do wentylatorów, pozwalających na łączenie wszystkich wentylatorów szeregowo. Jeden przewód odpowiada zarówno za podświetlenie, jak i zasilanie wentylatora. Oczywiście dostępne są standardowe wyprowadzenia w postaci złącza 4-pin PWM do sterowania wentylatorem oraz 5-woltowego 3-pinowego złącza ARGB do podświetlenia. Te podłączamy bezpośrednio do płyty głównej.
Całe zasilanie realizowane jest za pomocą przewodu SATA. Nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie do sterowania, co stanowi dodatkowy atut. Taki sam przewód znajdziemy przy bloku wodnym, który możemy podłączyć bezpośrednio do wentylatora w celu regulacji podświetlenia. W przypadku braku wystarczającej długości przewodu dołączono przedłużkę o długości 40 cm. Montaż chłodzenia jest tutaj banalnie prosty. Pierwszym krokiem jest przygotowanie plastikowego backplate'a. Posiada on ruchome otwory montażowe, które należy dostosować do wybranego sekretu płyty głównej. Następnie należy go umieścić od strony tylnej płyty głównej. Z drugiej strony montujemy cztery plastikowe kołki dystansowe, wciskając je odpowiednio w śruby. Kolejnym krokiem jest przykręcenie do bloku wodnego specjalnych elementów stelażu dostosowanych do używanego procesora, czy to Intela, czy AMD. Na koniec pozostaje nam przykręcenie bloku wodnego za pomocą czterech nakrętek do wyraźnego oporu. Omawianie wyników standardowo zaczynamy od procesora 190W. Przy znormalizowanym hałasie Deepcool LS720 nie ma się czego wstydzić. Zarówno przy 35, jak i przy 39 dB zajmuje drugie miejsce w zestawieniu. Przegania go tylko Valkyrie Syn 360. W sytuacji, gdy przekręcamy wentylatory na maksymalne obroty, Deepcool spada na trzecie miejsce, gdyż Valkyrie Dragon Fan 240 zyskuje na sile. Mimo to pozostaje na podium, co stanowi znakomity rezultat. Przy wyższym poborze prądu na poziomie 230 W sytuacja pozostaje identyczna. Przy normalizacji na 39 dB Deepcool utrzymuje drugie miejsce w zestawieniu. Przy maksymalnych obrotach pozostaje trzecim najwydajniejszym systemem I/O na wykresie. Teraz omówimy wyniki testu z użyciem standaryzowanych wentylatorów, to jest Noctua NF-A12X25 dla chłodzeń z wentylatorami 120 mm oraz Silent Wings Pro 4 dla tych z wentylatorami typu 140 mm. Deepcool osiąga tutaj nieco mniejszy zysk w porównaniu do innych konstrukcji 360 mm, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę już wysoką wydajność zastosowanych wentylatorów Deepcoola. Na zakończenie analizy warto wspomnieć o głośności pompy. Deepcool zajmuje środkowe miejsce w tej kategorii, gdzie pompa jest słyszalna, ale nie można nazwać jej głośną. No i co, jesteśmy po testach i komentarz chyba będzie zbędny, ponieważ jakie wyniki są każdy widzi, a jak dodamy do tego cenę zakupu na poziomie 520 zł. Tak, 520 zł za tak wydajne, dobrze wykonane i świetnie prezentujące się wizualnie chłodzenie, klaruje nam się produkt praktycznie idealny. Oczywiście nie ma produktów bez wad i tutaj nie podoba mi się to, na przykład, że nie możemy regulować obrotów pompki. Może być to kwestia uciążliwa dla niektórych osób, które są wyczulone na taki hałas lub po prostu chcą sobie na przykład w idlu, jak komputer nic konkretnego nie robi, na przykład oglądacie film, żeby tą pompkę trochę ściszyć. Tutaj nie mamy takiej możliwości, także to może być mały minus. Dodatkowo jesteśmy zmuszeni do połączenia ze sobą wszystkich wentylatorów, nie możemy ich podłączyć do płyty głównej osobno. Dla większości osób nie ma to znaczenia, ale na pewno znajdzie się grupa osób, która będzie na to narzekać. No i na koniec pasta termoprzewodząca, która jest preaplikowana, nie mamy takiej dedykowanej w zestawie, no i jak nie macie nic innego, no to ok, ale raczej radziłbym ją po prostu zetrzeć i nałożyć coś lepszego. No i to chyba wszystko. Jeśli chodzi o konkurencję, no to ciężko tutaj o konkurencję za tak wydajne chłodzenie, bo Be Quiet, Silent Loop, Pure Loop, Navis jest w podobnej cenie, ale jest mniej wydajny. Mamy oczywiście Arctica, który jest tańszy, ale jeszcze go nie testowałem i nie mogę się odnieść do jego wydajności. Prawdopodobnie niedługo będę już mógł tego Arctica przetestować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek z tego, co widziałem po testach, no to 360 już nie ma aż takiej dużej przewagi nad konkurencją jak 240, ale to oczywiście sprawdzimy. W Arcticu oczywiście dochodzi kwestia kompatybilności, bo 360 mm razy 38 grubości i wentylatory, no to trochę miejsca w tej obudowie musicie mieć. No i to chyba wszystko. Chłodzenie jak najbardziej polecam. Na pewno będziecie z niego zadowoleni. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym Deepcoolu, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie. Cześć!